Czy wiesz, kto to jest Prigożyn? Soldat ubitych. W 3-4 razy больше. Niektórzy znają go jako kucharza Putina. Siemanko, witam w mojej kuchni. Inni kojarzą go jako kryminalistę i sprzedawcę hot dogów. Bonjour mes amis, good morning my friend. Jednak bez względu na to, kim jest naprawdę założyciel największej prywatnej armii na świecie, zastanówmy się lepiej, jaki interes ma grupa Wagnera w obaleniu Putina. Dziś mam coś dla was naprawdę pikantnego i nie chodzi tutaj o przepis na bigos a la Prigożyn, tylko o grupę Wagnera, czyli tajemniczą bandę najemników, którzy wykonują brudną robotę za Putina. Więc kim są ci panowie i dlaczego postanowili nagle zbuntować się przeciwko swojemu szefowi? Jednak zanim przejdziemy do sedna sprawy, cofnijmy się w czasie do 2014 roku, bo wtedy właśnie narodziła się ta sławna grupa muzyczna Wagnera. Powstała z popiołu Korpusu Słowiańskiego, czyli poprzedniej ekipy najemników, którzy pomagali prorosyjskim separatystom. Założył ją i przewodził nią Dmitrij Utkin, pseudonim Wagner. Był oficer wywiadu wojskowego GRU. Teraz już wiecie, skąd wzięła się nazwa grupy Wagnera. Otóż Utkin był wielkim fanem oper Richarda Wagnera. A mówiłem, że to muzyczne chłopaki. Nie wiemy, czy wyznawał też jego poglądy polityczne, ale wiemy, że jego podwładni często byli oskarżani o neonazizm. Więc sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Musimy pamiętać jednak, że grupa Wagnera to nie jest zwykła firma ochroniarska typu Solid czy Rutkowski, tylko prawdziwa armia najemna, która oferuje swoje usługi każdemu, kto za nie zapłaci. A zapłacić trzeba sporo, bo Wagnerowcy, jak wiecie, nie biorą się za byle co. Więc jeśli braliście ich pod uwagę, otwierając, nie wiem, żabkę pod blokiem, to szykujcie się na naprawdę spore wydatki. Chłopaki potrafią zarówno bronić obiektów, osób czy interesów, ale również atakować terytoria i eliminować przeciwników. Czy nawet stabilizować sytuację na korzyść zleceniodawcy. To tak nawiasem, gdyby żabka waszego sąsiada radziła sobie lepiej od waszej. A do tego wszystkiego mają jeszcze czas na szkolenia, organizację struktur militarnych, dostawę broni, a nawet turnieje w Counter-Strike'a. Grupa Wagnera przeważnie działa tam, gdzie jest gorąco. A dokładniej tam, gdzie jest gorąco i gdzie Rosja ma coś do ugrania. Ale oczywiście nieoficjalnie, bo byłoby to nieeleganckie. Dlatego Wagnerowcy są jak duchy. Pojawiają się i znikają bez śladu. No może prawie bez śladu, bo jest kilka miejsc, gdzie można było ich spotkać. Na przykład w Syrii, gdzie od 2015 roku grupa pomagała siłom rządowym Bashara al-Assada w walce z rebeliantami i państwem islamskim. Podobno mają tam nawet bazę wojskową, zapewne z basenem i sauną. Libia, rok 2019. Pomagali siłom generała Haify Haftara w walce z rządem jedności narodowej. Podobno mają tam nawet własne samoloty wojskowe i czołgi, zapewne z klimatyzacją i nawigacją. W Sudanie w 2018 roku grupa Wagnera pomagała siłom rządowym Omara al-Bashira w walce z rebeliantami i opozycją. Tam akurat podobno mają kopalnie złota i diamentów. No i w końcu od 2014 roku grupa Wagnera pomaga siłom prorosyjskich separatystów w Donbasie, gdzie podobno brali udział w bitwie o lotnisko w Doniecku, a także w bitwie w Debalcewie. Zapewne z medalami i orderami. Dobrze, że nie Orła Białego. Choć krążą plotki, że Duda podpisał umowę z Lejsami. Więc biegnijcie do sklepu, bo ponoć order można trafić w co dziesiątej paczce. To było tylko kilka przykładów obecności tajnej grupy Wagnera, o której wszyscy wiedzą. Nie wiemy dokładnie, ilu jest Wagnerowców i ile zarabiają. Niektórzy mówią o kilku tysiącach najemników i kilku tysiącach dolarów miesięcznie na osobę. Z innych źródeł możemy się dowiedzieć o kilkunastu tysiącach najemników i kilkudziesięciu tysiącach dolarów na osobę. Jedno jest pewne, grupa Wagnera to potężna siła militarna, która może wpływać na losy wielu krajów. A kto wie, może na tle wydarzeń z ostatniej nocy, nawet i na losy świata. A ty jak myślisz?
Skoro już znamy przywódców buntu, to przeanalizujmy, o co tu w ogóle chodzi. Jak wiecie, Rosja jest krajem wielu paradoksów. Jest to jedyny kraj na świecie, gdzie można na ulicach zobaczyć czołgi i to nie tylko w czasie parady wojskowej, ale także w czasie buntu najemników. Tak właśnie wygląda sytuacja w Rostowie nad Donem, gdzie Prigożyn, szef grupy Wagnera, postanowił się zbuntować przeciwko swojemu dawnemu przyjacielowi, Władimirowi Putinowi. I właśnie ta grupa Wagnera jest kluczem do zrozumienia tego całego buntu. Bo okazuje się, że Prigożyn nie jest już takim zaufanym przyjacielem Putina jak kiedyś. Coś musiało się popsuć w relacjach między Putinem a Prigożynem. Dlatego chce się zemścić na swoim dawnym protektorze i przyjacielu. A jak to robi? Otóż wycofał swoich ludzi z Ukrainy, gdzie ponosili ciężkie straty i nie radzili sobie z ukraińską armią. Zgromadził ich w Rostowie nad Donem i ogłosił bunt. A jego żądania są niezwykle proste. Chce tylko dymisji ministra obrony Siergieja Szojgu, a także dymisji szefa sztabu generalnego Walerija Gerasimowa. Twierdzi, że to oni są winni klęski na Ukrainie i że to oni sabotowali jego działania. Zapowiada też, że jeśli jego żądania nie zostaną spełnione, to ruszy do Moskwy i obali Putina. Jak myślicie, jak zareagował na to wszystko Kreml? Otóż na początku było dość spokojnie. Putin wygłosił życzenia dla młodzieży, a media państwowe milczały o buncie. Dopiero później zaczęły dziać się właśnie te ciekawe rzeczy. FSB wszczęło śledztwo przeciwko Prigożynowi. Policja dokonała nalotu na jego kwaterę w Sankt Petersburgu. A Putin wystąpił z nadzwyczajnym przemówieniem, którym nazwał Prigożyna zdrajcą i groził mu surową karą. Brzmi to trochę jak scenariusz z filmu akcji, albo raczej jak niesmaczny żart. Ale to nie jest ani jedno, ani drugie. To jest rzeczywistość i to bardzo niebezpieczna rzeczywistość. Bo Rosja to nie jest jakiś tam mały kraj bez znaczenia. Jak wiecie, jest to potęga nuklearna, która ma wpływ na cały świat. Więc jeśli w Rosji wybuchnie taka wojna domowa, to może mieć to katastrofalne skutki dla bezpieczeństwa i stabilności globalnej. Poza tym nasuwa się też tutaj takie jedno zasadnicze pytanie. Co zrobi Zachód? Czy NATO i Unia Europejska będą stać z boku i patrzeć, jak Rosja się pali? A może będą próbować mediacji i dialogu? Czy może jednak pójdą w drugą stronę i będą wspierać bunt Prigożyna i jego ludzi? No jak myślisz? Będą? Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wsparcie tego buntu jest najbardziej atrakcyjne. W końcu Prigożyn twierdzi, że chce zakończyć wojnę na Ukrainie i wycofać wszystkie swoje oddziały. A to jest coś, czego wydaje się, że NATO i Unia Europejska właśnie oczekują. Więc może warto spróbować pomóc Prigożynowi w jego buncie? Może warto dostarczyć mu broń, amunicję lub sprzęt wojskowy? Może warto wysłać mu doradców wojskowych, instruktorów czy obserwatorów? A może nawet warto uznać jego żądanie i naciski na Kreml, żeby ten się na nie zgodził? No ale chyba jednak nie tak do końca, bo wspieranie buntu Prigożyna niesie za sobą też spore ryzyko. Po pierwsze, nie wiadomo, czy Prigożyn mówi prawdę o swoich intencjach i czy rzeczywiście chce zakończyć ten konflikt na Ukrainie. Może to być też tylko taka taktyka, żeby zyskać poparcie Zachodu i osłabić Putina. Po drugie, nie wydaje mi się, żeby Prigożyn w ogóle miał szansę wygrać ten bunt i obalić Putina. Musimy pamiętać, że Putin ma nadal silne poparcie wśród wielu Rosjan i części elity politycznej i wojskowej. Ma też potężną armię rosyjską i służby specjalne do swojej dyspozycji, a nawet silnych sojuszników na świecie, takich jak Chiny czy Iran. Putin raczej nie podda się tak łatwo i będzie bronił swojej władzy za wszelką cenę. Po trzecie, nie wiadomo, jak zachowa się społeczeństwo rosyjskie i czy w ogóle poprze bunt Prigożyna, czy raczej Putina. Rosja to kraj wieloetniczny i wielowyznaniowy, który ma swoją historię i swoją kulturę. Rosja to kraj, który ceni sobie swoją suwerenność i niepodległość. Jest to też kraj, który nie lubi ingerencji z zewnątrz i może się zbuntować przeciwko nim. To też kraj, który z jednej strony może się zjednoczyć w obliczu zagrożenia, albo podzielić się na frakcje. To wszystko sprawia, że wspieranie buntu Prigożyna jest bardzo ryzykowne i niepewne. Może się okazać z jednej strony, że jest to najlepsza szansa dla pokoju w regionie. A może się okazać, że jest to najgorszy błąd w historii, a tego nie wiemy. I dlatego w tej sytuacji powinniśmy być raczej ostrożni. A może lepiej po prostu zostawić Rosję w spokoju i zająć się... własnymi sprawami. Dziś porozmawiamy sobie z profesorem Arturem Woźniakiem, politologiem i ekspertem od Rosji. Panie profesorze, chciałbym dzisiaj zapytać pana o bunt grupy Wagnera. Czy jest to faktycznie realne zagrożenie dla Putina, czy tylko taka medialna sensacja? To jest bardzo trudne pytanie. Nie mamy pełnej informacji o tym, co się dzieje w Rosji i jakie są prawdziwe intencje Prigożyna i jego ludzi.
Moim zdaniem to jest jednak poważny problem dla Putina i jego systemu władzy. Grupa Wagnera to nie tylko grupa najemników, ale też potężna siła polityczna i gospodarcza, która ma wpływ na wiele kwestii wewnętrznych i zewnętrznych Rosji. Jeśli Prigożyn faktycznie chce wywołać przewrót wojskowy lub destabilizację kraju, to może to mieć katastrofalne skutki dla Rosji i jej sąsiadów. No dobra, więc jakie są możliwe scenariusze rozwoju tej sytuacji? Czy Rosja faktycznie może pogrążyć się w wojnie domowej lub nawet w rozpadzie? Nie wiadomo, co się stanie z buntem grupy Wagnera. Wszystko zależy od tego, jak zachowają się Putin, Prigożyn i inni. Możemy jednak wymienić cztery możliwe scenariusze. Pokojowy, Putin i Prigożyn się dogadają i kończą bunt. Prigożyn dostaje coś dla siebie i swoich ludzi. Grupa Wagnera wraca do normalności. Konfrontacyjny, Putin i Prigożyn się nie dogadają i walczą ze sobą. W Rosji jest zamęt i niepokój. Inne kraje mogą się włączyć. Kompromisowy, Putin i Prigożyn się częściowo dogadają i ograniczają bunt. Prigożyn dostaje coś dla siebie i swoich ludzi, ale nie wszystko. Grupa Wagnera zmienia się lub uspokaja. Eskalacyjny, Putin i Prigożyn się nie dogadają i zwiększają walkę. W Rosji wybucha wojna lub rozpad. Inne kraje mogą się włączyć. No i na koniec chciałbym pana zapytać, jak bunt grupy Wagnera wpływa na sytuację na Ukrainie i w Europie? Czy można liczyć na zmianę polityki Rosji wobec tych krajów? Bunt grupy Wagnera może mieć różne skutki dla Rosji i jej stosunków z Ukrainą, Europą i innymi krajami. Wszystko zależy od reakcji Putina, Prigożyna, społeczeństwa rosyjskiego i społeczności międzynarodowej. Bunt może osłabić lub zaostrzyć konflikt na Ukrainie i wpłynąć na politykę Rosji wobec Europy i innych krajów.